Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Indie Przeglądarka. Dzisiaj mamy grę, która nazywa się Tasty Planet. To jest coś takiego jak Spore, tylko że tutaj nie sterujemy jakby taką na początku bakterią. Dobra, inaczej. Nie sterujemy żywym Nie sterujemy... ja pierdzielę, pierwotniakiem. I rozrastamy się później, wiecie, do cywilizacji, tylko tutaj sterujemy bakterią, która pożera. Im więcej żre, tym jest większa i generalnie później zeżre całą planetę. Na końcu, tu trochę spoiler, ale Tasty Planet, no sama gra spoileruje to, więc... Play game, zaczynamy, jest 8 poziomów oczywiście, pokażę wam każdy z nich, żebyście sobie mogli obczaić, o co tutaj chodzi. No i co, zaczynamy. No tam, słuchajcie, w laboratorium tam jakieś researche były, jedno dziecko mówiło: Reka, nareszcie mi się udało, co ci się udało, doktorze? No, nareszcie mi się udało stworzyć środek czyszczący do kibla, jak działa? No dobra, to chodźmy, weźmy trochę brudu i zobaczmy, jak to działa. Dobra, pokażę ci. To jest ten szary. I on, jak tylko dostanie gdzieś brud, to automatycznie go żre. A czy jest pan pewien, że żre tylko ten brud? Tak, na pewno. Chyba, cóż. No nie wiem, nie testowałem go. To działa. Właśnie, i strzałkami sterujemy. Muszę sobie klawiaturę na kolana dać w takim razie. Myślałem, że się myszką steruje. Zdziwiłem się troszeczkę. Continue. I teraz mamy tak. O właśnie, i żremy sobie takie rzeczy tego typu. Gra może trochę tutaj lagować, bo nie wiem dlaczego, ale przy programie do nagrywania flash trochę wariuje. Ale no trudno, no trudno. Poradzimy sobie z tym. Poradzimy sobie z tym bez problemu. Tu mamy te drobinki brudu. I właśnie musimy je na początku jeść. Im właśnie będziemy więksi, tym coraz większe przedmioty będziemy jeść, a nareszcie zwierzęta, domy, budynki i wiecie, takiego typu bajery. No póki co jemy sobie tylko kawałki brudu. Poczekajcie tylko, aż zaczniemy jeść jakieś większe przedmioty, wtedy to się zacznie sieka, naprawdę. W lewym górnym rogu mamy pasek postępu jakby, no i rozmiar nasz ogólnie. Mamy teraz 2,55 mikrometrów, ale to spokojnie, spokojnie, to się ogarnie, to się ogarnie. To jest tylko kwestia czasu, ludzie, to jest kwestia czasu. Już widzicie, powoli nasza bakteria tutaj rośnie, tego brudu jest naprawdę sporo. Później chyba trzeba będą jacyś wrogowie nawet i będzie trzeba będzie na nich uważać, takie mam wrażenie. Nie wiem, nie pamiętam tej gry, tylko jak ją zobaczyłem, to pomyślałem, muszę ją nagrać, bo... Kiedyś w nią grałem i wiem, że jest fajna. I po prostu fajnie będzie ją nagrać i po prostu wam pokazać, że taka gra jest. O, mogę, zobaczcie. Jestem teraz większy, mogę jeść nawet te liście, czy cokolwiek, co to jest. No i teraz o wiele szybciej to wszystko idzie, no bo liście są większe i generalnie więcej wszystkiego dają. Dajemy continue, dajemy drugi poziom. No i ten uczeń mówi: ojej, świetnie! A, to mnie ugryzło! To chyba jest w środku mnie! Nie, idź tylko umyć ręce. Jest pan pewien, czy to... nie dostanie się na zewnątrz? Nie, to tylko taki, no... to tylko czyści kibel, więc co może pójść nie tak? Co... tam nic się nie powinno stać, tu wszystko jest w porządku, znaczy tak mi się wydaje. Tak ten doktor powiedział. I te zielone nas atakują, trzeba na nie uważać, to są chyba przeciwciała. No tak, no tak, jak się dostaliśmy do jego... O, białe krwinki, o jasna cholera. No musimy te czerwone zbierać, znaczy jeść. Wiecie, stopniowo. O, teraz możemy jeść nawet te zielone. Bakterium, czyli to są bakteria. Białe krwinki to są znaczy kurde, przeciwciała to są właśnie białe krwinki, tak? Czy nie? Nie wiem, nie znam się. Ja z biologii tyle wiem co nic. Musimy teraz bakterie jeść, bo bakterie już można jeść. No tych jeszcze białych nie, bo to jest jeszcze za duże na nasz gabaryt. O, i teraz możemy już. Patrzcie, białe krwinki, wszystko leci. Jemy. Kurde, nie będą nas jakieś białe krwinki tutaj straszyć, ja zaraz tu pozżeram wszystko i nie będzie, kurde, zabawy. Wiem, no nie ma zabawy, ja to tylko jem i nic mnie nie pokona, jak ja zaczynam jeść, to nie ma wafla we wsi po prostu i tyle w temacie. Chodź tu ty biała krwino, co? Taka cwana byłaś, jak byłaś duża? Ha, ha, ha. Teraz już tak nie ma. Bakterium, no tak, to są białe krwinki. Continue, mamy trzeci poziom. No, cóż, to chyba to. Ale myślę, że woda to powinna rozpierdzielić. Ale jest pan pewien? No, może to rozpierdzieli, a czy jest pan pewien? O, cóż, czy jest pan pewien, że chce to zniszczyć? No cóż, to zawsze mogę stworzyć więcej, więc nie ma problemu. Cóż, więc możemy ją wpuścić? Chyba tak. Nie ma się o co martwić? Nie. Lunch? Oczywiście. No cóż.
Bakteryjkę ponoć miało to zniszczyć. Czy to zniszczy bakteryjkę? Patrzcie, tutaj jest robol. Robal! Którego to robala później będziemy jeść, ale póki co on nas może zjeść, więc trzeba na niego uważać. Póki co trzeba jeść mniejsze przedmioty, a później dopiero się zabierać za większe gabaryty. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi. W sporze też tak było, że na początku małe się jadło, później duże. Tylko tam to można było nawet dużego w dupę ugryźć i go zjeść. No tutaj tak nie ma, tutaj trzeba jednak uważać troszeczkę, więc... No będę tak powoli dosyć to zwiększał sobie poziom trudności, a raczej gabaryt. Na razie 2 mm mamy, 2 mm, to jest dosyć ciekawy rozmiar, chociaż... Niewystarczający, żeby zjeść coś większego, na przykład taka biedronka, to nie da rady, no nie zjesz. Ale na przykład to już idzie zjeść. Liścia jeszcze nie, ale już robaki mogę jeść. Uphit, nie wiem jak to się na polski tłumaczy, ale już potrafię to jeść. Więc jest generalnie spoko. O kurde. One jedzą mi jedzenie, no nie, czekaj, gdzie tu jest najbliższe? O, są robale, dobre robale. Pożywne robale, smaczne robale. Mogę jeszcze dirt jeść. Kurde, do czego to doszło, żebym musiał dirt żyć? Zostaw je, biedrono! Nie będziesz mnie żreć, to ja cię zeżrę, tylko poczekaj. Poczekaj, trochę urosnę w siłę i cię będę żreć. O, chodź. O, tak. To chodźcie teraz, biedroniaki. Ciekawe, kto jest teraz sprite, a kto jest pragnienie. No, nie ma mowy, żebyście mnie teraz żerli, teraz to ja jem. I nie ma opcji. Jeszcze nie mogę liści jeść, podejrzewam, że jeszcze muszę trochę urosnąć. O, mogę liście jeść, patrzcie. Teraz to już jem wszystko jak leci. Nie przejmuję się, liść, nie liść, biedronka, nie biedronka. Jem wszystko po kolei, następny poziom oczywiście. Tutaj już biurko. O, dobry ser. Nie, może pogramy w domino. O, tak, domino, no doprawdy, dobry pomysł. No, bardzo dobry. Co to jest na tym stole, mysz? Nie, wydaje się panu. Aha, gówno nie się wydaje, patrz na to. Czekaj tylko, czy myszy, o, kostki dobry im zjadam, ciekawe ile ich kostek mają. Mysz mnie goni, o cholera jasna. Nie, mysz to nie, myszom dziękujemy, ja wolę. O, mogę już klocki jeść, to dobra opcja. Blue block. Ale się kurde zdziwił, profesor powiedział, co to mysz, a później patrzył, o, ta mysz zeżarła mi ołówek. Czy coś takiego. Fajna będzie opcja, o, mogę mysz jeść. No to panie myszki, już tak prosto nie będzie. Teraz już chyba widzimy przewagę. Przewagę mam ja, niestety dla was. O, to ser... Ale ile tych myszy nasadziło, patrz kurde. Populacja myszy się zwiększa, astronomowie ogłaszają. Astronomowie. No wiecie, jak jest w Heroesach ten... Jest tydzień myszy i populacja myszy się zwiększa. Kiedy zjem ten ser wreszcie? Mam na niego chętę, ale... Muszę się tylko myszami odżywiać, o co tu chodzi? O, ja mam czas w ogóle! Ogarnęliście to? Nie zauważyłem tego czasu na początku. O, dzięki Bogu nam się taka strzałka obok tej bakterii wyświetla, pewnie już zauważyliście i... Ona znajduje nam jakby przedmioty do jedzenia, a bardziej rzeczy do jedzenia. Dobra. Jest już powoli. Dobijam do tej magicznej liczby, która zje ser. Nie, jeszcze nie. O, teraz! Opa! 15 centymetrów! To teraz to naprawdę duży skurczysyn jest. A tutaj bez żadnej scenki przerywnikowej. Ja, bo tam ci na lunch poszli, tylko teraz czekaj. Teraz będzie trochę ciężko, bo tu będą koty, pa. O nie. A kot to mnie będzie chciał żryć? A to trzeba uważać na niego. Pies jeszcze gorzej, nie! Atakuj kota! Atakuj kota! Puszczuję cię kotem zaraz. Czekaj. Gdzie są myszy? Tu są myszy. Dawaj mi myszy. Poczekaj tylko kotem, jak trochę urosnę, to będę cię żar. Uciekaj, uciekaj. Kurde, ile tu jest rzeczy, do które chce mnie zabić, to jest koniec, naprawdę. Póki co żadnego przeciwnika w zasięgu wzroku, co jest dosyć dziwne. Ty, ale o co tu chodzi? Wcześniej miałem 15 cm, a teraz mam 13. Dopiero do 15 dobijam, nie wiem o co chodzi. Jakiś błąd. A co się stanie, jak one mnie dziugną? Aha, po prostu maleje. No, może być. To jest dobra informacja, nie będę teraz aż tak się bał tego. A to są szczuchy, a tamte to były myszy. No to jest różnica. Strasznie podłe jedzenie muszę tutaj przyswajać, szkoda. O, koty! Chodź, mruczek. O nie, psom dziękujemy, pies nie. Ale kot tak. Dawać kota! Dawajcie swoje koty, będę je jadł. To jest dobry pomysł na zwiększenie swojego rozmiaru. Jedzenie kotów. Myszy to tam nic, tam... Kot to jest prawdziwe wyzwanie, tak. Wyzwanie trawienne dla mojego żołądka, raczej dla żołądka mojej bakterii.
Ciekawe, kiedy będę mógł psy wcinać. Trochę to takie nie bardzo, ale w sumie widzicie, bez krwi, czyli tak jakby całe je połykam, a nie gryzę czy coś w tym stylu, więc... Więc w sumie jest mniej, bardziej delikatniej. Bardziej delikatnie, nie delikatniej. A jest ten pies, teraz to już na pewno mogę psa zjeść. I pies to jest chyba ostateczny cel mój, nie? Czyli jak psa zjem, to na następny poziom przechodzę, tak mi się wydaje. Tak jest. Dog. Już teraz mogę, teraz wszystko po kolei leci, już teraz nie muszę niczego unikać nawet. Kolejny pieseł. Miau. O! Jak znalazł. I kot. Dobra. Mamy jakiś tam medal, niby jest, niby nie ma. 240 zwierząt zjadłem, nie? I teraz się przenieśliśmy na drogę, mam 60 parę centymetrów, ciekawe. Wow, auta. Ja pierdzielę, policjantów zjadam, nie wierzę. Nie wieszę! Jestem taki duży, że zjadam policjantów. Kurde, co za opcja. Ja nie mogę, całych ludzi już teraz zjem. Nie wierzę, serio. Nie, zostaw mnie. Ja sobie latam, oni do mnie strzelają i to nic nie daje. Oko, o, tak. Patrz, teraz będę konie jadł. O tak, police officer. Nice to meet you, police officer. You are very tasty. Give me your body. No serio, jak się trochę urośnie, to już jest o wiele lepsza robota, bo nie trzeba uważać. A, mam 2 metry praktycznie średnicy. To mi się podoba. Dawaj tego konia. Spójrz na mój koń jest wspaniały. No teraz już go nie ma, ale był. Jedzcie tego, znaczy ty jedz tych. O, mogę całe samochody wsuwać, patrzcie co teraz się będzie działo. No w sumie mam 2,5 metra średnicy, nie, to nie jest dziwne wcale. O, chodź tu. Nie, samochód to muszę zjeść. Ła! Kurde, całe krzaki teraz jem, to jest dopiero siła i moc. Moc, energia. Jem krzaki. Kurde, ludzie są mało pożywni, trzeba jeść od razu. Samochody się nie pierdzielić, no. Dostałem brązowy medal. 5 metrów już teraz mam, kurde, teraz to jest już wielki, ale to naprawdę wielki, wielki chłop. Znaczy chłop, o, teraz całe samochody mam jeść. Chłop. Bakteria, nie chłop. Znaczy może ona jest chłopem, nie wiem. Niam, niam, niam. Mam teraz 3 metry z kawałkiem, o co tu chodzi? Ty, czołg! Retry. Kurna, nie, czołg to mnie potrafi rozjechać. No fakt, no to jest nawet logiczne, ale muszę bardziej na siebie uważać. Dobrze, że nie musiałem od początku zaczynać totalnie, nie? Że zginęła bakteria, to już od nowa. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze. Gdyby tak było, to by była lipa. Ty, patrz! Tego to się nie spodziewałem. On sam się chyba tego nawet nie spodziewał, że tak pojedzie. Dobra, czołgom mówimy nie. Nie, 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 nie. Ja dziękuję, nie, ale chciałbym, ale nie, nie mam czasu. Tutaj jest dużo jeszcze samochodów do wyboru. Ja się nimi najpierw zajmę. Później zacznę domy jeść albo krzaki, cokolwiek. Ała, no kurde! Cały czas muszę się wpieprzyć na ten czołg. Dlaczego? Okej, dawaj. Dawaj dupę. Znaczy samochód też. Dupę też w sumie, jak siedzisz w samochodzie to... Dobra, nieważne. Teraz się chyba mną zainteresuje, jak się im pokazałem. No to... Ty, mogę czołgi zje... O, chodź ta. Teraz to już nie odpuszczę, będę fruwał po całej mapie. Będę się kręcił po całej mapie teraz. Teraz jak już czołgi mogę jeść, to jest początek waszego końca. Później całe domy będę jadł. To jest tylko kwestia. O, cały krzak, dawaj. Dawaj, krzaki. Patrzcie, jaki jem. To jest dopiero jedzenie. Krzaki to ja rozumiem. Ty, tutaj się nie mogę dostać, zamknięte. To też jest kwestia czasu. Dobra, co tam, radiowozy? Pff, co to jest radiowóz na tym etapie rozwoju mojej bakterii? Radiowóz to jest tylko formalność. Ha, ha, ha. Tak jak czołg w sumie teraz. No. Patrzcie, całe domy wsuwam. Nie, to już jest koniec cywilizacji ludzkiej. Jak już istnieje bakteria, która wsuwa, kurde, całe domy, jest wielkości wielkiego wieżowca, no to nie. Znaczy wielkiego budynku, wielkiej hali. To ja już nie mam pytań. Patrzcie. Jadę w dół. Cały budynek. Po kolei wszystko, co leci. Się nawet nie zastanawiam już teraz. Jem wszystko po kolei. Już nie będę patrzył na takie rzeczy, na takie pierdółki. O, cały budynek. Jaki on jest kuźwa wielki, patrzcie, 34 metry ma teraz. Odmierzcie sobie,
34 metry gdzieś w jakiejś nawolnej przestrzeni, to będziecie mieli mniej więcej pogląd, jak wielka ta bakteria teraz jest. Oj, patrz na teraz. Wkrótce po zjedzeniu całego miasta Grey Goo, czyli szary glut, wystrzelił na orbitę okołoziemską. Robił się coraz większy i większy, pożywiając się satelitami i asteroidami, dopóki nie zjadł całego księżyca w ogóle. Kanał szósty. Kryzys związany z wielkim szarym glutem. No i zauważyliśmy, że no księżyc to właściwie kurde zniknął. The scientists who are... Znaleźliśmy naukowców, którzy są odpowiedzialni za tego szarego wielkiego gluta. Nie, ja tylko chciałem, żeby to jadło gówno, no to tylko tyle. Tam jest pół napisane, nie wiem czy pół to znaczy gówno, ale jak pół to jest wydalać w taki sposób ten, to raczej pół to jest efekt tego wydalania, prawda? Czyli gówno, no to co wam będę mówił, chyba tak jest, nie wiem, jak źle, no to sorry. To był po prostu automatyczny środek do czyszczenia kibla i to tyle. Automatyczny, tak? Ja bym go kupił, ja wezmę dwa. A no to wiesz, jest mnie wystarczająco, żebyś kupił dwa, stary, no spokojnie. Ja będę tylko po orbicie fruwał, pa. Będę tylko po orbicie fruwał i to jadł. To co mogę. O kurde. Później całe po... O, oni do mnie strzelają! Dlaczego? Co ja im zrobiłem? Zjadłem planetę, o. Może na przykład. Czekaj. O, chodź! Chodź tu, kolego, chodź! No, teraz to się rozumiemy. Słuchajcie. Ała. No cóż, to nie wyszło. Czyli jednak słońce potrafi mnie zabić. To jest celna, fajna rada na przyszłość. Będę się jej trzymał od teraz. Zjedz. Ale tak powoli, żebyś... No, żebyś w słońce nie wpadł przypadkiem. Ty! One też mnie potrafią zabić, jak jest to za duże. Myślałem, że tylko zmniejszę się. Ja pierdzielę, jeszcze raz muszę level powtarzać. Nie lubię takich rzeczy. Yummy? If you say so. O, dobra, Mars. Marsa już zeżarłem. Tyle w temacie. Teraz już nie będzie wojen. To naprawdę nie było śmieszne. Nawiązywało do mitologii, jeżeli ktoś tak trochę się chociaż orientuje. Dobra, tutaj mamy mapę. Co ja mogę jeszcze zjeść? Tu jest pewnie Pluton. Ale ja chcę co innego. O, ty kurde, wolniej. Prawie się wpieprzyłem. Dobra, zjadłem. Ops. O, ziemia już. Już. O jest, spieprzyłem. Kurna, bo ja cały czas mam takie wrażenie, że się po prostu odbiję od tego. A nie, to niektóre potrafią mnie zabić. I to jest głupie. Ja nie mogę. Muszę naprawdę uważać. Wenus zjedzone. Asteroidy jeszcze tutaj muszę pozżerać, bo też jeszcze zostały. Ups. Dawaj. Co się krępujesz? Się nie krępuj. Tylko jamiami tyle w temacie. Dobra. Mars. Alien Mothership. To jest statek matka alienów, czyli obcych. Fajnie. Takie rzeczywiście latają? Mhm. Kto nie wiedział, ten nie wierzy. O kurde! Patrzcie, jak się przyczaił tu za słońcem. Nie zjesz mnie, ja jestem za słońcem. Poczekaj, kościu. O, widzisz? Widzisz? Zjadłem. Czekaj. Powoli, bo tutaj są takie planety, z którymi ja niekoniecznie chcę mieć do czynienia. O, dobra, jest Neptun. Kolejna planeta zjedzona. Uran. Dobra. O, patrz, Saturn. Kurde! A, do Jowisza jeszcze nie będę startował. Jeszcze jestem trochę za krótki. Dobra, ale to jest kwestia czasu, czekać. Coś tak... Mało można jeść tutaj właściwie. Asteroida to była? Kurde. Jakoś tak leciała. Myślałem, że to coś innego jest. Ale nie, to tylko asteroida. Szkoda. Nie... Za szybko, ja za szybko staram się lecieć i po prostu takie rzeczy później wychodzą dziwne. No tu jest. Muszę na niego uważać, bo to w tym momencie to jest wróg numer jeden, oprócz słońca. Tylko słońce to wiem, gdzie jest. Bo się nie rusza. Jak już zjem tego Jowisza, to będę miał spokój. O, jest! No to teraz, chłopie, jemy wszystko po kolei, tylko czekaj. Słońca nie zjem. Tylko trochę mi jeszcze brakuje. No, asteroidy, co to jest? Co to są asteroidy dla mnie?
Asteroidy to jest nic. Opa! 50 megametrów chyba mam, to jest chyba mega, nie mam, nie wiem, tak mi się wydaje. I po zjedzeniu całego systemu słonecznego, układu słonecznego, tak to się po polsku nazywa, szary glut, zeżer całą drogę mleczną w galaktyce. Jego masa stała się zbyt duża, więc mógł tylko eksplodować. Bang! Epicka narracja. I wtedy, na początku wszechświata, wszystko zaczęło się od nowa, coś w tym stylu. Więc skończyliśmy grę, to właśnie była gra Tasty Planet, nie wiem czy jest druga część. Chyba była kiedyś druga część, albo może nie ma? Nie wiem, w sumie nie pamiętam. To było Tasty Planet, mam nadzieję, że gra wam się podobała, mi się strasznie podobała, strasznie przyjemna jest, bo tylko latasz sobie i jesz po prostu. Takie niezbyt wymagające od użytkownika, nawet jak, nie wiem, zaspany jesteś, to możesz w to pograć, bo to taka trochę gra, w której... Znaczy nie trochę, to jest gra, w której nie trzeba myśleć za bardzo, więc można na luzie sobie grać po prostu i tyle. To nie jest gra, w której trzeba jakoś mocno myśleć, więc to jest fajne. Nie zawsze gra, w której nie trzeba myśleć, jest fajna, ale no wiecie, o co mi chodzi. Dobra, kończę, bo naprawdę zbyt długo gadam. Link macie w opisie oczywiście, jakbyście chcieli sobie zagrać, pożreć planetę na końcu, no cokolwiek. Na ten moment to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.